Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Adrian Stankowski, to jest wydanie specjalne w Telewizji Republika w całości poświęcone bezprawnej próbie przejęcia mediów publicznej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Już za chwilę przeniesiemy się przed budynek zarządu Telewizji Polskiej przy Woronicza. Tam trwa demonstracja przeciwko tej próbie najścia na media publiczne, zupełnie bezprawnego, próba siłowego przejęcia tychże mediów. Za niedługą chwilę dziennikarski poker, bo im Państwa gościem będzie pani Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a po dzisiaj o 19:30 będziemy mieli dla Państwa, trzymam za to kciuki, że to się uda. Będziemy Państwa mieć dla Państwa no, ciekawą niespodziankę. Jeszcze nie będę zdradzał, ale bądźcie Państwo w gotowości. Słyszę, że coś się dzieje ciekawego w Sejmie w polskim. To też jest ciekawa sprawa, bo pan marszałek Sejmu zupełnie obojętnie przeszedł nad poturbowaniem pani posłanki Joanny Borowiak. Wydaje się, że to powinno być obowiązkiem marszałka Sejmu, jednym z podstawowych, zapewnienie bezpieczeństwa pracy wszystkim posłom. Przenosimy się do polskiego parlamentu. Sejm, senatorów, senat nie na odwrót. Co do sędziów, takiej regulacji nie ma, więc pan podaje po prostu nieprawdę. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Zanim przejdziemy do głosowania nad wnioskami, które w dyskusji zostały zgłoszone, są dwa zgłoszenia do wniosków formalnych. Pan poseł Czarnek jako pierwszy. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo Polacy, oto dzień 20 grudnia i 19 grudnia przejdzie do historii jako zamach na demokrację, wolność słowa, wolność Polaków. Dokonaliście i dokonujecie pacyfikacji mediów publicznych przy pomocy TVN-u. Właśnie pan Płuska z TVN-u przygotowuje wiadomości dla TVP publicznego. TVN-em wjeżdżacie do Telewizji Polskiej. Poturbowaliście posłankę Joannę Borowiak. Wszystko to robicie w dniu, w którym zgodziliście się bezwstydnie, pomimo tego, że zaprzeczaliście temu, na pakt migracyjny. Oto dzięki waszej decyzji, dzięki braku waszemu sprzeciwu, będą wjeżdżali do Polski przymusowi migranci z Afryki Północnej, z krajów arabskich. Wasza wina, Polacy muszą to wiedzieć. Muszą to wiedzieć z tej mównicy, bo Telewizji Polskiej już nie ma. Właśnie ją zagrabiliście. Panie marszałku, to jest skandal, że pan nie zareagował na te haniebne rzeczy, które się dzieją tam, na Woronicza. Wzywam wszystkich Polaków, wzywam wszystkich posłów, którym leży na sercu dobro kraju, demokracja, praworządność brutalnie łamana, gwałcona także przez pana Bodnara. Godzina 20 dzisiaj na Woronicza, to jest miejsce, gdzie wszyscy powinniśmy być. Brońmy Polski!